1999 roku polski zespół Corvin Software Studios wraz z Mirage Interactive postanowili zaspokoić głód fanów drugowojennych FPS-ów oczekujących na kontynuację kultowego Wolfensteina 3D i wypuścili pierwszą część Mortyra. W grze tej wcielaliśmy się w Sebastiana, syna naukowca Jurgena Mortyra, który miał się cofnąć w czasie, by pokrzyżować plany nazistów i nie dopuścić do powstania tysiącletniej Rzeszy. Gierca nie była może dziełem genialnym, ale dobrym i rozpoznawalnym na tyle, by w 2004 roku Mirage Interactive stworzyło sequela, w którym wcielaliśmy się w Szweda, Svena Mortyra. Niby Szwed, choć nadal jakby była to ta sama rodzina. 2007 rok przyniósł nam akcje dywersyjne stworzone na silniku Chrome 2 przez City Interactive. Tym razem kopsnęliśmy się do Polski i wcieliliśmy się w polskiego z krwi i kości Jana Mortyra, który w 1943 sabotuje poczynania III Rzeszy na polskich ziemiach. W 2008 roku City Interactive dorobiło się silnika Jupiter EX i postanowiło kontynuować opowiadanie perypetii rodziny Mortyrów w czwartej części Operacji Storm. Siemano, tutaj Maciek GMP40 i zapraszam was bardzo serdecznie na 139 odcinek GRPC po mojemu. Mortyr Operacja Storm został stworzony i wydany przez City Interactive 19 marca 2008 roku za kultowe 19,99. Nie ma się co rozdrabniać, czas sprawdzić, czy jest jakaś instrukcja i hop do gry. No i tu mnie panowie City Interactive troszkę zdziwili, ponieważ mamy jakąś instrukcję, co prawda w notatniku, ale jednak. Mamy wymagania systemowe, mamy jak grę zainstalować, niestety ta instrukcja nie jest dostępna z poziomu płyty, dopiero ten plik wylatuje po zainstalowaniu, więc bardzo miło, że powiedzieliście jak zainstalować grę po zainstalowaniu gry. Wsparcie techniczne, jak działa GameSpy Comrade i że jest na tej płycie bonusowa gra. Wow, dziękujemy za szczodrość. Dalej jak grę uruchomić, opis menu głównego, opis sterowania, całkiem fajne. Tryb multiplayer, który oczywiście nie działa, bo nikt w to nie gra. Nawet nie będę mówił o nim w recenzji, bo po co tak naprawdę, bo tak jak powiedziałem, już nikt w niego nie gra. W każdym razie są trzy tryby, deathmatch drużynowy i capture the flag. No, niestety nie było mi dane pograć. Prawa autorskie, znane problemy i to tyle. No, nie jest najgorzej, nie jest to samo readme, ale nie jest to jakaś ładniejsza instrukcja. W każdym razie coś jest, więc no cóż. Odzwierciedlimy to w ocenach. Przejdźmy do gry. Menu to klasyka Jupitera EX, choć muszę przyznać, że ustawień jest tu od liku. Zmienimy naprawdę dużo, głównie w sprawach graficznych. Ale mam wrażenie, że twórcy specjalnie upchali tego tyle, by dać graczowi wrażenie, że może wiele pozmieniać, a tak naprawdę gucio. Mimo wszystko menu jak dla mnie spoko. Czas powiedzieć co nieco o fabule. Operacja Storm przenosi nas do 1942 roku, gdzie to wraz z Janem Mortyrem, agentem MI6, ci Mortyrowie rozsieli się bardziej po świecie niż Smithowie czy Nowakowie. Mamy wyeliminować trzech kluczowych przydupasów Hitlera. Josepha Goebbelsa, Heinricha Himmlera i Hermana Göringa. Gra kopsnie nas w 9 misjach do przeróżnych lokacji jak francuskie miasteczko pod nazistowską okupacją, zamek Himmlera czy przesławne na całe jupiterowo-eksowe dzieje kanały. Wszystkie lokacje oczywiście usłane w ciemności. No bo halo, jest Jupiter EX, to musi być ciemno jak w Fizze. Ale nadal, mimo że w większości przypadków mało widać, to i tak nie ma za bardzo co oglądać, bo silnik jednak swoje lata już zdobywał, a panowie City Interactive jakoś nie bardzo starali się to maskować. Najładniejsze są modele broni, najbrzydsze postaci, ich kartonowa animacja i mimika. Szkoda gadać. A skoro już o broniach wspominam, to różnorodności oczywiście jak najbardziej nie zaznamy. Nasz podstawowy zestaw to bagnet do wywalenia z ekwipunku, bo w sumie nigdy nam się nie przyda, Walter P08, który z jakiejś czapy ma 15 naboi w magazynku. Mnie nie pytajcie. Oraz Sten MK2S, do którego naboje kończą się tak szybko, jak ta gra. Na wrogu zdobędziemy nieśmiertelne MP40, Mausera KAR98K oraz wersję z celownikiem optycznym ZF38, STG44 oraz granaty Stillhand, granaty M24 i Panzerfausty. Zatrzymajmy się jednak przy STG44. Jak sama nazwa mówi, broń ta trafiła do produkcji masowej w 1944 roku, a mamy rok 1942. Co tu się stało?
są dwie opcje. Pierwsza. Albo twórcy troszkę poczytali i korzystamy z wczesnej wersji STG44, czyli MKB42H. Druga. Twórcy to debile i nawet nie sprawdzili, kiedy STG44 weszło do powszechnego użycia i do masowej produkcji. Swoje odpowiedzi piszcie w komentarzach. No nic, w każdym razie bronie są mocno niemiarodajne. Mauser jest strasznie słaby, podczas gdy z Waltera możemy kogoś rozwalić jednym trafnym headshotem. Podobnież MP40, jakby było nieco słabsze od Stena, a to przecież podobne bronie i ta sama amunicja. Nie wiem, nie znam się, nie pracuję w City Interactive. A jakby tego było mało, to nasze bronie to pikuś w porównaniu z tym, co trzyma wróg. Grałem na wysokim poziomie trudności i Egran porażka jest chlebem powszednim. Przeciwnicy potrafią nas skosić krótką serią z MP40, więc kiedy zobaczyłem, co tu się odwala, odechciało mi się nagrywać na hardcora i po prostu tylko przeszedłem grę. A bardzo chciałem. Bardzo. Chociaż to, że przeciwnicy koszą nas srogo, nie wyklucza ich jakże nad wyraz przeciętnej inteligencji. Owszem, chowają się, wywalają jakieś rzeczy, ale kiedy nie strzelają, to zawsze część z nich wystaje i można ich przez tę część w błyskawiczny sposób unicestwić. Podobnie z granatami, bardzo rzadko robią na nich większe wrażenie. No i sam fakt, że większość żołnierzy to tak naprawdę klony klonów, no nie pomaga. Pochylmy się jeszcze nad warstwą dźwiękową, na pewno na pochwałę zasługuje muzyka. Robi ładne tło, komponuje się bardzo dobrze z klimatem. Inaczej z resztą dźwięków. Są one jedynie poprawne. Dźwięki broni są spoko, choć brzmią nieco sztucznie, zwłaszcza Sten i STG-44. Dubbing postaci też często gęsto brzmi sztucznie, zwłaszcza Mortyra i niektórych kwestii szwabów, które czasami zbyt często się powtarzają. Poza tym nie mam uwag. A na koniec małe duperelki, które wkurzały. Oprócz masowych zgonów bardzo bolała liniowość. Akurat dla mnie to nie problem, bo zjadłem zęby na przykład RTCW, ale fani Delty Force czy Far Crya byliby urażeni. Druga rzecz to system strzelania zza osłon. Niby fajna rzecz, bo możemy bez ryzyka strzelać na ślepo zza osłony, tyle że ten tryb często załącza się przypadkowo bez naszej intencji, gdy atakujemy wroga i chowamy się za osłoną. Skutkuje to najczęściej zgonem. Albo życiem na krawędzi. Ostatnią duperelką, która lubi zdenerwować, jest fakt, że po każdej misji broń nam się resetuje. Lubisz STG-44? Gucio, zdobądź ponownie, bo my wolimy Stena. A już na sam koniec jedna interesująca ciekawostka. Otóż twórcy puścili oczko w stronę fanów oldschoolowych FPS-ów i umieścili w grze sekret. W przedostatniej misji w kanałach za Nazi pluszakiem, no wiecie, humorek, jest przycisk, który otwiera nam włas. Gdy tam wskoczymy i otworzymy zawór, będziemy mogli dopłynąć do niedostępnego w inny sposób pomieszczenia. Jest tam estek i kilka pancerfaustów oraz granatów, lecz i tak nasz mortyr nie potrafi tam wyjść. No ale sekret to sekret. Dobra, zbierajmy wsio do kupy. Mortyr Operacja Storm jest przeciętnym średniakiem. Fabuła z jednym wątkiem na 2-3 godzinki, znośna grafika i audio głupi, acz skuteczni przeciwnicy. Średniak, ale za aktualnie około 5 zł można się skusić. Jeśli szukacie niewymagającego shootera na jeden wieczór, to Mortyr jest dobrą opcją. No dobra, czas wystawić oceny Mortyrowi. Grafika 5,5. Audio 5,5. Grywalność 5,5. AI 5. Menu 7,5. Gra cena 7. Pudełko tu wyjątkowo jak na City Interactive będzie 4,5. No i ocena gry 5,5. Jak dla mnie Mortyr jest spoko na krótką sesję, no właśnie taki jeden wieczorek. Gierka może nie wyjątkowa, ale jeśli ktoś chce odpocząć od pozycji AAA i po prostu chce się pobawić i pograć w mało wymagającą grę, która zajmie jeden wieczór dosłownie, no to myślę, że jak najbardziej Mortyr pasuje. No i to by było tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu, a my się widzimy w kolejnym odcinku, w którym to weźmiemy się za grę z mojego dzieciństwa, jednak nie będzie to gra ani na komputer, ani na konsolę. No, po części można powiedzieć, że ten sprzęt, na którym grałem, jest konsolą, ponieważ miał możliwość odpalania gier, natomiast służył do zupełnie czego innego. Powiedzmy, że to była konsola przenośna, ale służyła głównie do telefonowania. Był to telefon komórkowy, jednak to nie taki telefon, jakiego znamy z dzisiaj. Nie był smartfon z Androidem, iOS-em albo z Windows Phone. Był to telefon komórkowy z dedykowanym, że tak powiem, systemem, z własnym systemem operacyjnym. I wtedy grywało się w gry na Javie. Gry, które były robione na Javie. I w kolejnym odcinku opowiem wam o jednej z takich gier, która wyszła już pod sam koniec tak naprawdę istnienia
takowych gier i takowych telefonów komórkowych, gdzie grało się na Javie. Będzie to gra z sztandarowej, rzekłbym, serii na pecety i na konsole. I ostatnia część tejże serii na właśnie komórki. Call of Duty Black Ops Mobile. Tutaj macie okładkę nazwijmy to. I tą grą zajmiemy się w kolejnym odcinku, a tymczasem, no cóż, poczekajcie jeszcze do kolejnego odcinka i tam się w tej grze pobawimy. Tak więc, nara.